Uroczystość objawienia pańskiego, zwana potocznie Świętem Trzech Króli, w tym roku wszędzie ma skromniejszy charakter. Nie ma tradycyjnych orszaków ulicami miasta, tylko niektóre parafie w symboliczny sposób podnoszą rangę tego dnia. To wszystko z uwagi na trwającą epidemię. Z kamerą odwiedziliśmy parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Końskich oraz Matki Boskiej Częstochowskiej w Miedzieży w gminie Smyków. W tym materiale zobaczycie fragmenty radosnego kolędowania z Końskich. Nim jednak świątynią zawładnęła miejscowa schola, odbyło się nabożeństwo, a w nim m.in. poświęcenie kredy i kadzidła. Pobłogosław tę kredę dla znaczenia drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Tak abyśmy się stawali zachowanym, widocznym światem do ludzi, którzy Ciebie szukają. Pobłogosław to kadzidło, aby jego wolny dym wznosił się wraz z naszymi modlitwami przed Twoje oblicze. Po zakończeniu mszy przybyli otrzymali tradycyjne korony, symbol Święta Trzech Króli, a także śpiewniki. To po to, by włączać się do wspólnego kolędowania podczas kilkudziesięciominutowego koncertu z holi prowadzonej przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zobaczcie fragmenty kolędowania. Dziś się będę na dzień stoi. Wstawajcie!